Kim jest Izabela Bodnar? To ona namieszała we Wrocławiu. Po ogłoszeniu wyników tegorocznych wyborów samorządowych wiemy już, że we Wrocławiu dojdzie do drugiej tury. Obecny prezydent Jacek Sutryk nie zdobył minimalnej ilości głosów, która pozwoliłaby mu na reelekcję. Jego przeciwniczą 21 kwietnia będzie Izabela Bodnar, która w niedzielę uzyskała poparcie na poziomie 31,4%. W wyborach samorządowych w niedzielę, 7 kwietnia, wzięło udział 50,23% mieszkańców Wrocławia. Chociaż najlepszy wynik osiągnął Jacek Sutryk, nie wygrał on wyborów. Prezydentem Wrocławia ma szansę natomiast zostać Izabela Bodnar. Kim jest kandydatka trzeciej drogi? Wrocław z drugą turą. Kim jest Izabela Bodnar? Wynik wyborów na prezydenta Wrocławia zaskoczył Jacka Sutryka, który zdobył jedynie 38,9% poparcia. To za mało, by wygrać wybory, zatem czeka go druga tura. Ta odbędzie się 21 kwietnia, a z obecnym prezydentem miasta zawalczy Izabela Bodnar. Szczerze, to nie liczyłam na te 31%, choć były już takie głosy wcześniej. Liczyłam na ponad 20, a gdybym dostała 24, to byłoby dużym już sukcesem, powiedziała Izabela Bodnar po ogłoszeniu wyników w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Na kandydatkę trzeciej drogi głos oddało 31,4% mieszkańców Wrocławia. Jak wynika jednak z ostatniego przedwyborczego sondażu, druga tura może przynieść jej zwycięstwo, 51%. Wyborców deklaruje, że zagłosuje właśnie na Izabelę Bodnar. Izabela Bodnar, jestem przeciwieństwem Jacka Sutryka. Izabela Bodnar jest posłanką na Sejm X kadencji z Wrocławia, która w tegorocznych wyborach samorządowych kandydowała na prezydenta miasta z ramienia trzeciej drogi. Studiowała grę na fortepianie na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a później bankowość i finanse w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zanim zaangażowała się w politykę, pracowała w Credit Agricole Bank Polska, gdzie obejmowała stanowisko dyrektora departamentu. 2 lata temu utworzyła fundację Wroc ma moc. Jestem przeciwieństwem Jacka Sutryka. Nie będę w groteskowy sposób promowała własnej osoby, tylko zacznę szeroko zakrojoną współpracę ze wszystkimi środowiskami, przed którymi drzwi biura prezydenta zostały 5 lat temu z hukiem zatrzaśnięte, powiedziała w rozmowie z portalem tuwrocław.com. Jak tłumaczyła w wywiadzie, Wrocław w ostatnim czasie mierzył się z wieloma problemami, które pragnie rozwiązać. Izabela Bodnar ma tu na myśli m.in. ogromne korki w mieście, brak rozwoju kultury i niechęć inwestorów. Co zmieni, jeśli zostanie prezydentem Wrocławia? Przede wszystkim komunikację miejską, która ma być sprawna, nowoczesna i zintegrowana. Izabela Bodnar obiecuje także pochylić się nad budową metra. Trzeba wreszcie zbadać możliwość wykonalności tej ogromnej operacji we Wrocławiu, mówiła.